Cześć! Jeśli chcesz pierwszy raz w życiu zrobić nalewkę z wiśni, to bardzo dobrze trafiłeś. Ten filmik jest właśnie dla Ciebie. Pokażę Ci najlepszy sposób dla początkujących na zrobienie pysznej nalewki wiśniowej. Do jej zrobienia będziesz potrzebował 2 kg wiśni, po jednej butelce spirytusu i wódki oraz cukier. Umyte wiśnie najpierw trzeba wydrylować, ale nie przejmuj się, jeśli w niektórych pozostanie pestka. Tak będzie nawet lepiej, bo kilka pestek ubogaci jej smak. Wydrylowane wiśnie wrzucam do słoja. Wiśnie pozbawiamy pestek ze względu na zawartą w nich amigdalinę, która, co ciekawe, w większych ilościach jest trująca, ale w niewielkich bardzo cenna dla organizmu i nazywana witaminą B17. Tak więc kilku pestek nie musisz się obawiać. Teraz wiśnie zaleję alkoholem. Sprawi on, że owoce będą bezpieczne, to znaczy nie będzie im grozić ani fermentacja, ani pleśń. Owoce zalewam butelką spirytusu i butelką wódki. Połączenie spirytusu i wódki daje nam alkohol o mocy około 70%. Właśnie taki jest idealny do maceracji owoców, czyli procesu, który teraz będzie zachodził w słoju. Jego efektem będzie pozyskanie do alkoholowego płynu smaku, zapachu i cennych właściwości wiśni. Maceracja, bo tak nazywa się ten proces, powinna trwać jak najdłużej. Najlepiej około 6 tygodni, ale jeśli tyle nie wytrzymasz, to przynajmniej miesiąc. Na ten czas odstawiamy słój, pamiętając o tym, że od czasu do czasu, najlepiej raz dziennie, trzeba nim zamieszać. Teraz kilka sekund dla partnera kanału. Firma Chomik jest właścicielem marki Garden Line, wysokiej jakości artykułów i mebli do ogrodu. Zaprasza do swojego sklepu internetowego oraz do zakupów hurtowych. Więcej w linku w prawym górnym rogu ekranu. Minęło 6 tygodni i mój słój, a właściwie jego zawartość, bardzo się zmieniła. Owoce pojaśniały i swój intensywny kolor przekazały nalewowi, czyli alkoholowi, w którym były zanurzone. Przekazały nie tylko kolor, ale także smak, aromat i cenne właściwości owoców. Coś sobie jednak zostawiły, a mianowicie jest w nich jeszcze trochę soku i wchłonęły nieco alkoholu. Dlatego teraz, żeby wyciągnąć z nich wszystko, zasypię wiśnie cukrem. Najpierw jednak odlewam płyn, używając sitka, aby nie wpadały owoce. Teraz zasypuję wiśnie odmierzoną ilością cukru. Nalew odlałem jeszcze do mniejszego słoja i teraz oba słoje odstawiam na 2 tygodnie. To czas, w którym cukier się rozpuści i popracuje nad owocami. Wiśnie po tym czasie są prawie całe zanurzone w cukrowym syropie. Można go teraz odlać i połączyć z nalewem w drugim słoju. Odlewam syrop tak, aby nie wpadły owoce. Potem wlewam go do słoja z nalewem. Wiśnie zalewam przegotowaną wodą, aby wyciągnęła z owoców alkohol, który wchłonęły. Słój z owocami odstawiam na tydzień. No i teraz w jednym słoju mam już gotową nalewkę, która w międzyczasie dobrze się połączyła, a w drugim słoju mam wiśnie zalane wodą. Zobacz, że woda nabrała koloru, a więc wyciągnęła z wiśni jeszcze trochę soku, jednocześnie alkoholu. Jeśli lubisz słabsze nalewki, to część tej wody z wiśni, trochę wzmocnionej, możesz dolać do słoja z nalewką, ale rób to ostrożnie. Same wiśnie możesz wykorzystać do ciasta czy do deseru. Ja nie będę jednak dolewać tej wody, bo wolę mocniejszą nalewkę. Warto jednak pamiętać, że w ten sposób można dopasować jej moc do swoich gustów.
Teraz nalewkę ze słoja przefiltruję. Do filtrowania używam lejka spiralnego z filtrem. Więcej o nim dowiesz się, klikając w link w rogu ekranu. Tak wygląda nalewka po filtrowaniu. Teraz przelewam ją do butelek. I taki jest końcowy efekt. Klarowna nalewka o pięknej barwie i doskonałym smaku. Teraz butelki należy odłożyć na 6 miesięcy, aby smak nalewki dojrzał. Potem można się nią delektować. A tymczasem daj łapkę w górę pod filmem, subskrybuj mój kanał, kliknij w dzwoneczek i oglądaj inne filmy. Do zobaczenia!